witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mała odskocznia od remontu 60. Wybrałem się dzisiaj na pole zrobić sobie kawałki, gdzie będą ziemniaki agregatem, wiecie, no myślałem, że to, że będzie wcześniej zrobiona 60, no niestety nie można wszystkiego przewidzieć i zaprzęgnąłem do agregatu T25, także zobaczymy, jak będzie sobie dawał radę z agregatem. No nie miał nie miał styczności właśnie teraz z agregatem, nigdy nie próbowałem właśnie go z tym agregatem po modernizacjach, także zobaczymy, jak on sobie tu będzie dawał radę. Tutaj, jak widzicie, jęczmień rusza, odbija troszeczkę, trochę był właśnie taki żółtego koloru, ale teraz już zaczyna nabierać koloru, bo jest po prostu cieplej. No tylko, że deszcz by się przydał, no niestety, no susza jest już. Tutaj jadę tą drogą polną i powiem wam, że się kurzy, normalnie się kurzy. I tak to się prezentuje, no. Muszę jeszcze zasiać dwa pola, ale nie wiem, jak ja to zrobię, bo przydałoby się coś troszeczkę podtalerzować, a rusek z talerzówką, no ciężko, za lekki jest po prostu. Za lekki jest, no i przez to, wiecie, no. Ściąga go po prostu. Jakby były te obciążniki może na tył, to by lepiej radę dawał. Tutaj jest nieduży kawałek i jeszcze sobie na jeden kawałek pojadę, także no tutaj, no tutaj trochę woda stała, to tu może nie być jęczmienia. Ścieżka mokro chyba nie będzie jak na razie, no wiadomo, wilgoć jest jakaś tutaj, ale tak, żeby się zakopać, miejmy nadzieję, że nie będzie takiej przygody dzisiaj. No i zobaczcie, trochę zawsze, no wiadomo, że to nie jest tak głęboko jak 60, ale tutaj to jest pierwszy przejazd przy granicy. Wiadomo, są tu jakieś kuty, kamień. No ale daje radę. A tutaj moja pszeniczka. Pszeniczka od Bartka. Pozdrawiamy działkowca Bartka. Bartek wie, o co chodzi. Za każdym razem, jak patrzę na tą pszenicę, to za każdym razem pozdrawiam Bartka, jak jesteśmy, jak jest możliwość nagrania właśnie filmiku i pokazania jej. Zobaczymy. O, widzicie, jak się kurzy? Zobaczymy, jak ten. Będzie z plonowaniem tej pszenicy. O, sąsiad tutaj też już zrobił jakieś uprawki. Z tego, co się orientuje, będzie tutaj siał jęczmień jary. Ja też mam kawałek zasiać jęczmienia jarego. To już jest czas. Już jest czas na owiec, ale wiecie, jest mokro. Trochę sobie to weźmiemy przekrój, chyba torujemy, żeby to nam po prostu tak nie wysychało jak orka. Tu będą ziemniaczki, ale będę jeszcze prawdopodobnie jeszcze raz orał pod ziemniaki. Ohohoho. Dobra. O kurde. Śruba nam się rozkręciła. Ciekawe, czy ja mam taki klucz. Ja pierdykam. Mam taki klucz. O, popuściła śruba. No. Co teraz?
kaszanka. To mamy. Tak. No i teraz do magicznej skrzynki, czy coś w tej magicznej skrzynce jest? Jakiś jest. 24. Francuz 24 powinno działać. Ej, lux. Dobra, powinno być. Sprawdzimy sobie jeszcze tą stronę. Tutaj jest ok. Dobra. Działamy dalej. Jak fajnie robi robotę. Rusek nie da rady. Dlaczego ma nie da rady? Zrobimy sobie jeszcze poprzeczkę jedną. Trochę zrównamy. On by lepiej szedł w takich cięższych maszynach, bo mocy mu nie brakuje, tylko po prostu uciągu. Ja bym miał obciążniki jakieś na tylni koła, no to by było, by to właśnie zdawało super egzamin. Poprzeczkę zrównamy trochę to. Aj. Zawadziła mi się ten. O, tam jest w oddali jest ten kawałek, co tam ma być jęczmień. I właśnie tam będzie trzeba go zasiać.
wam jeszcze może później coś. Może jak będę jeszcze na drugim polu, to wam dogram. No i powiedzcie, dało radę zrobić. Widzicie, fajnie to zrobiło. Teraz nie będzie tak wysychać, a do osadzenia ziemniaków jeszcze trochę czasu jest. Jadę na drugą, na drugi kawałek, gdzie też będą ziemniaki. Tam jeszcze wam pokażę, jak to wyjdzie. I co? Maszyna daje radę, co ma nie dawać? Mrusek to jest jednak siła, no. Niestety ta narodowość, no ale to wiecie, no, no w dzisiejszych czasach no, nie jest ciekawie na świecie, no ale nic się na to nie poradzi. Agregat daje radę. Jeszcze będą małe tutaj modernizacje w tym agregacie, ale to dopiero jak będzie czas, jakoś w lato, jak będzie chwila czasu wolnego. No, mam kilka jeszcze tutaj udoskonaleń względem niego. Nic, jadę. Jadę na kolejny kawałek. I co? Kolejny kawałek zrobiony. Powiem wam, że przesiadam się na Ruska. Fajnie się robi tym Ruskim. Nie mówię, że nie. Będzie trzeba tutaj orać jeszcze raz, tak jak mówiłem. A tu jest mój jęczmień. No, z tego jęczmienia nie jestem zadowolony, bo tutaj siałem w nocy jeszcze z deszczem i zapychało mi się to strasznie. No i jest chyba rzadki, no chyba, że się troszeczkę coś rozkrzewi. Dostał saletry. Zobaczymy, musi po prostu wziąć się za siebie. A tutaj będą pyry, no jest trochę tego, nie wiem. Ja pierdzielę, po co mi tyle tych ziemniaków? Kto to będzie zbierał? Szwagry przyjadą, postawi się Jacka Danielsa i będą zbierać, jak to w tamtym roku było. Także to by było na tyle. Odcinek taki nie będzie jakiś duży, długi. Jadę jeszcze do ogródka, zrobię robotę i to by było na tyle. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego odcinka z akcji talerzowanie Ruskim. Czy da radę? Albo może jakiś siew? Zobaczymy, także trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć!